żeby nie było tak smutno, to może powinniśmy zacząć od jakiegoś suchara a la Strasburger z Familiady. Raz, dwa, próba mikrofonu, jest, słychać mnie? Cześć wszystkim. Dobrze to mnie Eryk, słychać? Masz jakiegoś suchara? Siemano, Eryk. Nie mam niestety, a jak mam, to tylko takie z czarnym humorem, że nie chciałbym mówić ich publicznie. Co ja mam? To ja mam, słuchajcie. Czym się różni cytryna od czołgu? Cytryna jest kwaśna, a w czołgu jest ciemno. Abstrakcyjny całkowicie, nikogo nie śmieszę, ale zawsze go powtarzam. Poczekam sobie jeszcze parę minut. Jest Janrzej, jest i Sylwia z Alaski. Alaski Gold Rush, także myślę, że zaraz będziemy mogli ruszać. Jeszcze czekamy na chłopaków. Od robotów. Wiecie co, jak na Discordzie powinien być w Space'ie taka możliwość, że w momencie, kiedy czekamy, to powinna lecieć muzyczka taka z radia jakiegoś. A jest tu taka możliwość na Twitter Spaces też. O! A, Sylwia, cześć. Widzę, że masz doświadczenie w tej kwestii, także... Mam doświadczenie, ponieważ braliśmy kiedyś udział w AMA z Magic Eden. Tam na początku leciała muzyka, taka ostry rock. I to leciało, nie wiem, tak z 5-10 minut, więc wszyscy się zastanawiali, czy to będzie AMA, czy to może jakiś koncert. To po spotkaniu podbiję na plif i zapytam, co, gdzie, jak trzeba kliknąć. Dzień dobry, misja dla naszego Patryka, żeby ten ogarnąć muzyczkę. Ja myślę, że możemy pośpiewać. O, czy zgłosiłeś się na ochotnika jako pierwszy. Zapodaj bitem, Andrzeju. Ten ETF wszedł Bitcoin do góry. To jest taki mamy tytuł bite. O, no tak. Temat teraz nie schodzi z ust nikogo. Każdy się tym ekscytuje. A drugiego powiedzą BlackRockowi, że jednak muszą poczekać i pójdziemy w drugą stronę. Tak, wszystko możliwe. Jeszcze nam brakuje Loco, zdaje się, tak? Z RoboHero. Potwierdził. Tak, byłem z nim, napisałem na priv, także już mu napisałem, żeby wbijał. Także myślę, że to chwilka. I jeszcze kto z GameSwifta, prawda? Tutaj Maciej ze Star Heroes. A, ze Star ale... Heroes. Ale to myślę, że możemy już ruszać, jak chłopaki ewentualnie wbiją, to najwyżej zapytamy się jeszcze raz ich tutaj o opinię, jeżeli dokładnie chodzi o te pytania. Dokładnie, myślę. O, już jest Loco, siemano. Cześć, cześć wszystkim. Witamy. Loco oderwaliśmy. No od kawki Loco oderwaliśmy. Czemu? Brzmi, jakbym potrzebował kawki? Czy nie. Chociaż niektórzy twierdzą, że każdy deweloper, który pracuje nad jakimś tam projektem, to w zasadzie żłopie kawę 24 godziny na dobę, także wcale bym się nie zdziwił, gdybyś tak brzmiał, aczkolwiek nie brzmisz. Powiem ci, że ja już się przerzuciłem na energetyki, bo kawa za słaba, wiesz? Już tolerancja wzrosła, już nie pomaga. O, faktycznie, możliwe. Zbyt duża tolerancja na kofeinę. Musisz parę dni odstawić i potem spróbować. Zobaczysz, jak fajnie pizga. No bo ten, wrzucasz teraz shorta i od razu emocji tyle, że w kąpie nie wysiedzisz. Tak, wtedy już kofeiny nie trzeba. Jak się jest pozycji, jak najbardziej. No dobra, ja śmiało możemy przechodzić tutaj do tego meritum. Dzisiaj z projektami, jak widzicie, jest z nami Eryk Rutkowski z Loe. Są tutaj goście z Alaski Gold Rush, jest z nami Loco, czyli przedstawiciel RoboHero i Andrzej, tutaj CEO projektu Crypto Mayhem. Być może jeszcze dołączy do nas Maciej ze Star Heroes.
Dzisiaj troszeczkę inaczej, nie będziemy mówić o samych projektach, a generalnie porozmawiamy sobie tutaj bardziej edukacyjnie o całym tym gamingu. Zastanowimy się, co w ogóle musiałoby się zmienić w blockchain gamingu, żeby gdzieś tam trafił do mainstreamu. I moje takie pierwsze pytanie, po co w ogóle nam ten blockchain w tym całym gamingu? Czy to jest w ogóle potrzebne? No i tutaj wywołam pierwszego tutaj do odpowiedzi, bo mam w kolejności widzę Eryka. Eryku, po co nam ten blockchain? Cześć wszystkim. Myślę, że odpowiedź na to pytanie jest całkiem prosta, mianowicie chodzi o posiadanie swoich aktywów, które gracze farmią. I tutaj posłużę się pięknym przykładem, który wielokrotnie staram się przełowywać przy takich pytaniach. Dotyczy on gry Diablo 3 wypuszczonej przez Blizzarda i ich Action House. Jak część z was wie, na samym początku grając w grę, gracze wydobywając itemki różne, mogli sprzedawać je w Action House za prawdziwe pieniądze, a następnie wypłacać poprzez PayPal. W tamtym czasie wiele osób rzuciło swoje prace i skupiło się tak naprawdę na farmieniu w dobrych spotach po to, żeby zarabiać pieniądze poprzez tego typu rzecz. Następnie po jakimś czasie, to nawet nie był krótki okres, Blizzard zadecydował, że to psuje rozgrywkę i wyłącza Action House. I teraz wszystkie te osoby, które zaadaptowały się do sytuacji, w której mogły farmić i zarabiać pieniądze, były zmuszone niestety pozostać z niczym i odejść od tego. Oczywiście były jakieś furtki, żeby sprzedawać czy golda, czy itemy na różnego rodzaju serwisach typu Allegro. Niemniej jednak, gdybyśmy mieli blockchain, mechanizm wprowadzony tam, który no, rozwiązałby ten problem, nie wylałby się też taki fat w tamtym momencie na produkcję. Bo oczywiście byli zwolennicy, jak i przeciwnicy tego typu zagrań. I teraz, mając zintegrowany blockchain w tego typu grach, jeżeli gracz poświęca swój czas, to powinien go zmonetyzować, powinien być posiadaczem, jeżeli wydaje swój czas, wydaje swoje pieniądze i dzięki temu, bez względu na to, czy producenci i twórcy gry zdecydują się na tego typu ruch, swoje asety może przenieść gdziekolwiek chce i tam je upłynnić. Oczywiście prawdopodobnie takiego typu zachowanie w przypadku twórców będzie się wiązało ze spadkiem cen danych aktywów, jednakże on dalej ma możliwość wyjścia furtki, a także jest to super okazja do spekulacji na tego typu przedmiotach. Tutaj zanim poproszę kolejną osobę o odpowiedź, to przypominam, że też możecie brać aktywnie udział, możecie w komentarzach, ewentualnie na sam koniec, jeżeli ktoś będzie miał taką wolę, to możecie poprosić o głos i wtedy Patryk wam udzieli. A o tu na te same pytanie poproszę o odpowiedź tutaj Sylwii, czyli co-founderki z Alaska Gold Rush. Po co nam ten blockchain? Generalnie może zrobię to jako kontynuację wypowiedzi Eryka, ponieważ rzeczywiście Eryk powiedział o bardzo ważnej kwestii. Natomiast kolejną kwestią są też kwestie metaversowe. Generalnie sam metavers to wirtualny świat zbudowany w oparciu o technologię blockchain. No i on pozwala użytkownikom na interakcję ze sobą, z wirtualnymi obiektami we wspólnej przestrzeni. I z jednej strony gdzieś tam temat tego metaversu trochę ucichł, sporo osób, które gdzieś obserwują temat blockchaina, natomiast niekoniecznie inwestują, pytają mnie, no i co z tym metaversem, ponieważ poszło tam bardzo dużo środków, bardzo duże inwestycje zostały poczynione, a ten metavers jakby ucichł. Po pierwsze, no on ucichł dlatego, że ogólnie cały rynek ma dość negatywny sentyment i mamy duży odpływ kapitału z rynku, a po drugie jednak pokolenie, które urodziło się w latach 90., latach 80., to nadal osoby bardzo społeczne, które niekoniecznie chcą spędzać czas w wirtualnej przestrzeni, no ale jednak wolą spędzać czas w normalnym świecie. Natomiast tutaj technologia blockchain może pomóc zapewnić nam, że własność tych wirtualnych aktywów, ona będzie bezpieczna i przejrzysta. A jak dobrze wiem, w większości te gry, które powstają na blockchainie, no będą to jednak gry multiplayerowe, aby w ogóle to wszystko miało sens, więc tutaj ten blockchain daje nam bardzo duże zastosowanie w kwestiach bezpieczeństwa. No i kolejną kwestią myślę, że są możliwości inwestycyjne.
Wiele gier opartych o technologię blockchain pozwala graczom zarabiać te kryptowaluty, jak również pozwala im wygrywać inne nagrody za grę. No i może to stwarzać możliwości inwestycyjne dla graczy, którzy są wykwalifikowani w grze, lub też tacy, którzy po prostu chcą sobie coś zarobić. To tutaj jeszcze o ten metavers się dopytam, czy to przypadkiem też nie jest jakby takim problemem trochę sprzętowym, że nie ma na tyle jakby wygodnego i też łatwo dostępnego sprzętu, żeby w 100% jakby czerpać korzyści z tego metaversu. I tutaj wspomniałeś o tych pokoleniu, no, rocznik 80 czy tam 90. Natomiast z tego co widzę, to młodzież lubi gdzieś tam przebywać z tymi influencerami. I tutaj z tych metaversów to widzę, że tak naprawdę to projekt CIK, który jakby chce opierać ten swój metavers na tych influencerach, czy tam gwiazdach muzyki, czy powiedzmy filmu lub innych, że to być może to jest ta droga. Nie wiem, jak tutaj uważasz. Wiesz co, Rani, ja mam też kuzyna, który ma kilkanaście lat i ja widzę, jak jego podejście do życia się różni od mojego. On najchętniej spędzałby czas przed komputerem, jego koledzy również, gdy ja po prostu latem zdecydowanie wolałabym spędzać ten czas na zewnątrz. Więc uważam, że generalnie temat metaversu jest cały czas na stole i właśnie to pokolenie ludzi, którzy mają teraz te kilkanaście lat, no oni są tak naprawdę przyszłością, bo jakoś ciężko mi sobie wyobrazić osobę urodzoną w latach 80. bądź 90., która będzie wolała po prostu spędzać czas w wirtualnych pokojach i spotykać się tam ze swoimi znajomymi, nie wiem, grać w karty, zamiast spotkać się w normalnych warunkach, jeszcze przy okazji wypić jakiegoś drinka. Natomiast jeszcze też jakby mówiłeś o bardzo ważnej kwestii, kwestii sprzętowej. Rzeczywiście sprzęt tutaj jest bardzo dużą barierą, ponieważ musimy też brać pod uwagę, że bardzo dużo osób, które biorą udział w rynku kryptowalutowym, są to osoby z krajów azjatyckich, no gdzie jednak te zasoby finansowe osób są po prostu dużo mniejsze. I nawet sami widzieliśmy, że wiele gier jest już problemem dla nich, ponieważ no, ich sprzęt tego nie obsługuje, a co dopiero, jeżeli chodzi o sam metavers. Okej, okay. To kolejną osobę tutaj poproszę o odpowiedź na pytanie, po co nam ten blockchain w gamingu, to teraz do tablicy wzywam Loco, przedstawiciela tej CEO RoboHero. Dajesz, Loco. Z wielką przyjemnością się wypowiem. Znaczy, uważam, że dużo zostało już powiedziane. Ja się najbliżej tutaj trzymam tego, co powiedział Eryk, czyli właśnie tej strony tradingu, jako powiem Ci, wytrawny, wieloletni gracz, który gdzieś tam na początkach CS-a najnowszego tradował te skiny, troszkę tam na nich sobie gamblował i tak dalej, to powiem Ci, że gdyby wtedy blockchain był zaimplementowany, mógłbym gdzieś się skeszować i tak dalej, to na pewno bym się cieszył dużo bardziej, dlatego przede wszystkim tak to wepchnięcie asetów z gry typowo na blockchain, żeby one mogły być łatwo właśnie przenoszone, handlowane, no to jest to, co myślę, na to każdy gracz liczy, tak, czyli gra sobie swoją ulubioną grę i przy okazji niekoniecznie grube, ale zawsze jakieś pieniądze do kieszeni wpadają. Wtedy mama ci już nie powie przed komputerem, że tylko grasz te gry, bo powiesz, mamo, zobacz tutaj, zarabiam sobie na RoboHero i każdy jest sobie szczęśliwy, tak? Okej, okay, to na te same pytanie tutaj ostatni będzie Andrzej CEO projektu Crypto Mayhem, ale jak to mówią, ostatni będą pierwszymi. Andrzeju, powiedz mi, po co blockchain w tym gamingu? Jak uważasz, po co on tam jest potrzebny? Cześć, jeszcze raz we wszystkich. Witam serdecznie. Więc moi przedmówcy dużo powiedzieli, ze wszystkim się zgadzam. Jak najbardziej jest to dobry kierunek, w którym powinien, który da gaming. Ale warto wspomnieć o różnych aspektach, jak na przykład upgrade'owanie danych przedmiotów, czyli jak spójrzmy sobie na tradycyjne gry, na przykład jakaś większa League of Legends, CSGO, gdzie mamy te przedmioty, dane kupujemy i posiadamy jakiegoś skina lub jakiś dany przedmiot. W tej technologii blockchain mamy z technologią upgrade'owalną. Też jesteśmy w stanie upgrade'ować funkcje dla tych danych NFT oraz grafiki i dodawać zawsze do tego przedmiotu więcej podczas rozwoju tego asetu w grze. No, czyli jak gracz będzie go rozwijał, będziemy też mogli
zmieniać ten wygląd, daną wartość dla tego danego właśnie przedmiotu, co jest takim też fajnym przykładem, jak różnego rodzaju wielkie turnieje światowe, tradycyjne, na przykład są jakieś tam większe mistrzostwa świata. To wyobraź sobie, że mamy daną postać i postacią lub skinem popularny i on tym skinem, tą postacią, którą określilibyśmy w blockchainie jako NFT, robi jakiś spektakularny comeback tak zwany, albo robi jakąś spektakularną akcję, co na zawsze by się zapisało, że to właśnie ten NFT, ten przedmiot dla takiego gracza, będzie zawsze wiadomo, że to tym przedmiotem ten gracz, ten popularny gracz zrobił tą daną akcję, że wtedy przypiszemy konkretnie, a nawet można na blockchainie wykonać taką transakcję, żeby, czy właśnie zupgrade'ować, że to ten przedmiot, na przykład tym mieczem, ta dana postać, ta dana osoba wygrała Mistrzostwa Świata pierwsze, które były na świecie i teraz taki gracz będzie miał taką zawsze kolekcjonerską i dość no, popularną wartość, że słuchajcie, ja mam miecz, którym właśnie ten popularny gracz wygrał Mistrzostwa Świata, nie? Więc to jest na pewno wartość taka dodatkowa, która powinna być też zauważona. Mówię tutaj o przyszłości, jak to już się rozwinie bardziej. Wiecie co, w tego typu spotkaniach zawsze gdzieś tam najgorzej ma ostatnia osoba, która się wypowiada raz, że musi długo czekać, a potem musi wymyślać kolejne jakieś argumenty i odpowiedzi na te pytania, które już wspomnieli przedmówcy, dlatego troszkę będziemy rotować. I Andrzej, skoro jesteś już przy głosie, chciałbym ciebie w pierwszej kolejności zapytać. Moje pytanie brzmi, drodzy Państwo, jak długo trwa proces tworzenia gry i czy wdrożenie blockchainu, który jest tak istotny, o którym przed chwilą powiedzieliście, wpływa na ten czas i jeżeli wpływa, to jak mocno? Jasne, tutaj odpowiem taką sformułowaniem, to zależy, ale postaram się to rozwinąć, a więc na pewno do takiego developmentu gry, i teraz tutaj muszę dodać to słowo, to zależy jakiej gry, na jakim poziomie, czy to jest indie, czy double A, czy triple A. Samo taki proces produkcyjny może potrwać od roku do kilku lat, zależy o jakim dużym tytule będziemy mówić. Więc to sama produkcja gry, wymyślanie tych wszystkich mechanik, wszystkich artystycznych kwestii, dodanie i stworzenie tej całej mechaniki gry wraz z opowieścią o danej grze. Więc to jest sama kwestia tworzenia gry. Teraz, jeżeli chodzi o technologię blockchain, teraz w zależności znowu na jakim poziomie będziemy chcieli dodać tę technologię blockchain, czy w grze będzie NFT i teraz jakie NFT, czy to będzie smart contract taki, czy ten upgrade'owalny, czy będziemy jakby dalej to rozwijać z tymi upgrade'owalnymi smart contractami, czy będzie token, jak ten token jest uzależniony z tą grą, oraz czy, no nie wiem, stawiamy na przykład własnego chaina pod, czy tam własną warstwę drugą pod grę. No wszystko tutaj bardzo jest zależne od tego, jak duży jest to projekt, ale jakbyśmy mieli zakładać, że budujemy na naszym tutaj przykładzie Crypto Mayhem, AA z technologią upgrade'owanych NFT, tokenem, który ma własną tokenomię i do tego właśnie jak największą użyteczność tych asetów blockchainowych, to zakładałbym powyżej 2 lat do wyprodukowania gry, a następnie powiedzmy roku lub dwóch, w zależności od tej technologii blockchain. Można powiedzieć 3 lata na taki wyprodukowanie takiej postaci gry, nie? Okej, dzięki. Loko, jak to u was wygląda? Znaczy, z pierwszą częścią kolegi się jak najbardziej zgodzę, czyli że to zależy. Jednak ja bym tutaj dość mocno zmienił proporcje. Uważam, że w przypadku na pewno mogę powiedzieć gry mobilnej, jakby czas developmentu gry mobilnej jest dużo, dużo większy niż przygotowanie samej jakby tej warstwy blockchainowej, tak? Musimy pamiętać, że gra jest bardzo złożonym produktem finalnie, tak? Żeby stworzyć grę potrzebujemy grafików od environmentu, oddzielnych animatorów,
nie wiem, ludzi od VFX-ów, od dźwięków, od interfejsu. To jest jakby wiele, wiele składowych, które składają się na grę. Paradoksalnie troszkę nawet myślę, że tutaj blockchain jest dużo, dużo mniejszym problemem, ale mówię tylko w przypadku gry mobilnej, którą my tworzymy. Za innych się wypowiadał nie będę. Okej, okay, dzięki. Sylwia, jak u was? Ja również zgadzam się z przedmówcami, że jak najbardziej to zależy. Wiem, że można stworzyć prostą grę webową, jak i prostą grę mobilną w kilka miesięcy nawet. A na przykład jeżeli spojrzymy na nowe Diablo, które było tworzone kilkanaście lat, gdzie Blizzard posiada naprawdę ogromne zasoby ludzkie i zasoby finansowe, no bo kto by nie chciał pracować dla Blizzardu, no to ten czas był bardzo długi. Tak więc, aby stworzyć grę AAA, zdecydowanie potrzebny jest czas i jest to czas z rzędu kilku, kilkunastu lat. W naszym przypadku początkowo jakby ocenialiśmy ten czas na 2 lata, natomiast tak naprawdę, jeżeli dodajemy jakikolwiek feature, no to ten czas się wydłuża z racji tego, że poszerzyliśmy naszą grę o dużo większą mapę, jak również też dodaliśmy moduł PvP, dodaliśmy tak naprawdę na razie pierwszy moduł PvP, no to ten czas nam się wydłużył z 2 lat do 2,5, czy też do 3 razem z testami i wiadomo, że jeżeli będziemy dodawać kolejne moduły PvP, na co mamy nadzieję, no to również ten czas się wydłuży. Natomiast jeżeli chodzi o sam blockchain, tak by implementacja blockchaina wchodzi na pewnym etapie tworzenia gry, więc czy to wydłuża? Trochę wydłuża, natomiast jeżeli jakby ekipy są dobrze zgrane i jest to robione w miarę symultanicznie, to ten czas nie powinien się jakoś bardzo mocno wydłużyć. Okej. Okay. Eryku, przypomnę, jak długo trwa proces tworzenia gry i czy wdrożenie blockchainu wpływa na ten czas? Pewnie. To ja się muszę zgodzić tutaj z przedmówcami. Wszystko jest zależne od rodzaju gry i kategorii, złożoności, funkcji, jakie wprowadza, no i także innowacji technologicznych, które sobą projekt reprezentuje. Czy blockchain wpływa na ten czas? W mojej opinii tak. I nie chodzi tutaj o stworzenie kontraktów i wykonanie ich audytu, bo tutaj jak zapytacie większości twórców, powiedzą wam, że raczej to jest chyba najprostsza rzecz, jaką można zrobić. A najtrudniejszym aspektem w tym przypadku jest to, że musimy w przypadku gry wymyślić całą ekonomię jej, zbalansować ją odpowiednio, a następnie zestawić z żywym instrumentem finansowym, jaki niesie ze sobą czy to token, czy asety, które no, jakby podaż się ich powiększa i to też wpływa na całą grę. I bym zestawił tutaj bardzo ładnie z tradycyjnym rynkiem, po prostu można spojrzeć na mniej więcej czas tworzenia takich produkcji z rynku tradycyjnego i tutaj no, to samo, co powiedzieli przedmówcy, będą to raczej 2-3 lata. Następnie, jeżeli chcemy mówić o dobrze przygotowanej grze zawierającej mechanizmy blockchaina, które pod spodem będą się działy, to nawet jeżeli team, który przygotowuje wszelkie aspekty blockchaina w tym samym czasie, to koniec końców trzeba będzie ten dodatkowy czas znaleźć na te testy, bo to już nie jest tylko sama ekonomia gry, ale znacznie bardziej rozbudowany proces. Okej, to tutaj możemy przejść do kolejnego pytania i następne pytanie jest następujące. Jeżeli chcemy, żeby ten blockchain gaming tutaj, czy Web3 gaming dotarł do większej liczby użytkowników, no to musi być user friendly. No i pytanie będzie następujące. Czy możemy już powiedzieć na ten moment, że właśnie ten Web3 gaming jest user friendly, a jeżeli nie, to jak myślicie, co by się musiało wydarzyć, żeby był bardziej tutaj przychylniejszy tym graczom z rynku tradycyjnego? I teraz trochę mocniej zamieszam i poproszę o wypowiedź Sylwię z Alaski Gold. To ja może zacznę od takiego mniej popularnego tematu, żeby zostawić to łatwiejsze innym mówcom, oczywiście żartuję. Czy ten gaming jest user-friendly? Po pierwsze, to nie mamy jeszcze zbyt wiele gier, które działają na rynku, żeby to ocenić, natomiast te gry, które były, to można zdecydowanie powiedzieć, że nie są user-friendly. One mogą być user-friendly dla osoby, która ma już duże obycie w świecie blockchaina, no natomiast dla takiego gracza z normalnego świata, świata Web2, no zdecydowanie nie. I ja chciałabym poruszyć przede wszystkim temat barier wejścia, ponieważ początkowo aby w ogóle zacząć grać, musieliśmy posiadać jakiegoś NFT-ka, jakiś item, który był wyceniany po cenach rynkowych. A jak dobrze wiemy,
Były czasy, gdzie NFT-ki najtańsze kosztowały kilkaset dolarów, średnio kosztowały kilka tysięcy dolarów. No, mówmy się, kto z normalnego świata może sobie pozwolić, a nawet jeśli może sobie pozwolić, to kto z normalnego świata będzie chciał tyle wydać na takiego NFT-ka? Więc tutaj jest to zdecydowanie bardzo duża bariera wejścia, właśnie ta bariera wejścia finansowa. Teraz tak dla przykładu mogę powiedzieć, że na przykład ta wczesna wersja Diablo razem z betą, ona mnie kosztowała 60 euro. No, czyli no jakby jedna, właściwie można powiedzieć, najlepsza gra z gatunku hack and slash kosztowała dużo, dużo mniej niż najtańszy NFT. Okej, ktoś może powiedzieć, no dobrze, ale ty w takiej grze nie zarobisz. No nie zarobię, natomiast no cały czas mamy tą barierę wejścia. Normalny gracz nie może sobie pozwolić na to, aby wydać kilkaset bądź kilka tysięcy dolarów na wejście, bądź też na zakup jakiejś postaci czy jakiejś podstawowej skórki, która będzie niezbędna po to, abym w ogóle mógł zacząć zarabiać. Jakby bardzo chętnie się rozmawia o tym, że no każda gra przyjmie tych graczy Web2 i zrobimy wielką rewolucję. Wiadomo, dzięki temu też przyjdą ludzie do blockchaina, co też zwiększy nam adopcję. Natomiast niechętnie się rozmawia o tym, aby obniżyć właśnie koszty wejścia, gdzie tak naprawdę takie NFT-ki, no myślę, że powinny kosztować od kilku do kilkudziesięciu dolarów, aby każdy był w stanie sobie na to pozwolić. Inną sprawą jest to, że moim zdaniem te gry na samym początku powinny być darmowe. Mniej więcej powinny działać tak, jak działają gry mobilne, gdzie zaczynamy grać za darmo, a z czasem, gdy chcemy odblokować jakieś kolejne funkcje, musimy właśnie zapłacić. Musimy, może nie tyle musimy, bądź możemy. A bardzo często jest tak, że zwyczajnie chcemy, no bo któż z nas nie chciałby być lepszy? I jeszcze jedną kwestią jest totalna zmiana podejścia do takiego usera Web2, jakby oddzielenie go od usera Web3. Inne NFT-ki dla typowych inwestorów blockchaina, gdzie to będą na przykład NFT-ki z revenue share, a inne NFT-ki dla typowych graczy, gdzie to będą jakieś podstawowe skórki bądź też podstawowe narzędzia, które powinny kosztować wtedy odpowiednio mniej, natomiast też te kolekcje, one nie będą już tak małe, jak normalnie mamy, że ta kolekcja jest między 1000 a 5000 sztuk, natomiast tutaj te kolekcje już byłyby od kilkunastu do kilkudziesięciu tysięcy sztuk, ponieważ graczy w realnym świecie jest bardzo dużo. Tak więc jeżeli zmienimy to myślenie, zmienimy nastawienie, jak również i też dostosujemy ceny do możliwości graczy, myślę, że tutaj otworzy nam się ten rynek w pełni, no i jak najbardziej blockchain będzie bardziej user-friendly. Okej, to teraz tutaj odpowiedź poproszę Andrzeja. Czy blockchain gaming jest user-friendly, a jeżeli nie, to co trzeba by było tutaj wykonać, żeby taki był? Jasne, dziękuję. No tutaj bariera jest, wejścia jest duża dla użytkownika, no, nie chcę ich tak nazywać, ale no, musimy powiedzieć o nich tradycyjnego, czy tam powiedzmy Web2, czyli dla osób, które po prostu nie znają technologii blockchain. Jest to duża bariera wejścia, są jakieś portfele, jakieś tam kontrakty, no i to już jest za dużo. I powinniśmy zrobić trochę, wydaje mi się, krok w tył i proponować platformy Web2, czyli budować na zasadzie tworzenia konta w grze za pomocą maila, za pomocą social media i wtedy tego użytkownika, jakby, że on ma możliwość działania na tym blockchainie, ale nie musi. Czyli zbudować sobie bardziej, myślę, że scentralizowaną platformę. Możemy sobie to wyobrazić na zasadzie takiego Binance'a, który jest dla gamingu. Czyli no jak wchodzimy na Binance'a, to nie podłączamy czy MetaMask'a, tylko raczej zakładamy tam konto i Binance sam tworzy nam portfel, który jest naszym portfelem na Binance'ie. Natomiast jeżeli chcemy wyjść z danego ekosystemu na nasze właśnie portfele zewnętrzne, to wtedy musimy przesłać z Binance'a, z walleta Binance'a na nasz zewnętrzny portfel i wtedy nasze aktywa są już bardziej bezpieczne, nie są one na centralnych platformach. I właśnie myślę, że powinniśmy chyba w tym kierunku skręcić, żeby nie przychodzić do użytkownika Web2 i mówić, patrz, to jest Web3, ucz się wejść, tylko raczej zobacz, nadal to jest Web2, a masz możliwość z wykonania lub do uczenia się, co to jest Web3, co to są digital assets i tak dalej. Więc to mi się, że będzie nam łatwiej zaangażować w tradycyjnego rynku.
Okej, tutaj te same pytanie, czyli czy Web3 Gaming jest user-friendly, a jeżeli nie, to co musi się wydarzyć? Poproszę o odpowiedź Eryka. Więc w moim odczuciu przede wszystkim nie powinniśmy kategoryzować gier pod kątem tego, czy są Web2 czy Web3, tylko to, czy mają technologię pod spodem blockchain, kompletnie nie interesuje gracza. Tak samo to, na jakim silniku jest odpalona ta gra. Więc aby projekty gamingowe w całości wykorzystujące z tyłu i pod spodem technologię blockchain były bardziej przyjazne graczom, no to jak wiemy, musi ten blockchain być po prostu niewidzialny, czyli z obecnymi narzędziami, które każdego miesiąca powstają tak naprawdę na rynku, projekty, które będą je wykorzystywały, no, będą zyskiwały przewagę, lub też te, które będą po prostu budowały samodzielne rozwiązania. I tu bez znaczenia, którą drogę obiorą, czy to będą kustodialowe, czy non-kustodialowe portfele. Wydaje mi się, że jakiekolwiek forsowanie użytkownika do tego, aby interesował się blockchainem, nie będzie miało sensu. Patrzę na to przez pryzmat ostatnich 2-3 lat. I tak naprawdę wydaje mi się, że pozbycie się wszelkich haseł, których się obawiają w tym momencie gracze, typu właśnie NFT, czy token, czy blockchain, będzie tylko na plus. No bo summa summarum to gracz ma się zainteresować tym, że on może odkryć dodatkową warstwę, w której staje się posiadaczem swoich itemów i nie musi o tym wiedzieć od razu po zalogowaniu. Nie powinien też, że tak powiem, mieć styczności z portfelem, jeśli tego nie chce. Oczywiście projekt może automatycznie, są rozwiązania obecne, które sprawiają, że użytkownik taki, gracz może mieć od razu taki portfel utworzony. I wydaje mi się, że dalej będzie czerpał przyjemność, i gdy nadejdzie odpowiedni moment na to, to sobie to wyeksploruje. I dopiero wtedy, kiedy zaczniemy mieć większą ilość projektów w naszym tutaj tym świecie, które stosują tego typu rozwiązania, będziemy mówili o większej audiencji. Nie bez powodu w tym momencie największe studia gamingowe i interesują się cały czas tematem blockchaina, i one nie zaczynają od tematu tego, okej, jaki portfel stworzyć, żeby przekonać użytkownika do tego. Oni tworzą grę i z tyłu myślą o tym, jak sprawić, by jednocześnie ci gracze mogli posługiwać się blockchainem, poniekąd nie wiedząc o tym, ale gdy tego sobie zażyczą, to żeby nie mieli żalu. Więc to jest chyba cała tutaj zagadka, którą należy rozwiązać. No właśnie tutaj jeszcze Ryku podpytam, a nie sądzisz, że troszeczkę my jako taka społeczność blockchain gamingowa niepotrzebnie na samym początku zrodziła te podziały, że właśnie ten blockchain gaming to będzie coś lepszego i że prędzej czy później ci gracze tradycyjni przyjdą do nas. No i troszeczkę trzeba było chyba nabrać pokory, no bo teraz widać jakby to już niezależnie jaki projekt, że z tymi graczami na ten moment jest troszeczkę problem i teraz już wychodzi taka narracja, że okej, nie rozdzielajmy tego, tylko po prostu twórzmy jak najlepsze gry, żeby gracze zobaczyli, że gdzieś tam jest ta konkurencja na tym poziomie. Oczywiście, rynek ewoluuje, a twórcy muszą się zaadaptować do tego. Tak naprawdę pierwsze asety, które były w grach, były przedstawione jako NFT. Nic dziwnego więc, że większość graczy czy ludzi, które dołączała do projektu, miała z tyłu głowy NFT scam, widziało, ile osób, w szczególności influencerów, popłynęło nawet podczas hossy. No nie musimy tylko wskazywać palcem okresu spadkowego. No i w większości też, co widzimy po danych i statystykach, graczom na samym początku, w szczególności NFT, kojarzyły się z mikropłatnościami, a portfel blockchain był na tyle wysoką barierą, jeszcze brak pomocy ze strony dużych firm, takich jak Steam czy innych Web2 launcherów. No, wcale im się nie dziwię, oni chcieli zachować ten kawałek tortu dla siebie, dalej korzystać z tego revenue. To jest ich zarobek, jakby nie patrzeć. Nawet bez żadnego tokena, mówiąc o samych asetach i itemkach, które gracze mogą między sobą tradować, to oni zarabiają na tym, a w tym przypadku, kiedy byłby ten blockchain, wolumen prawdopodobnie też by generował dodatkowe zyski dla twórców, co nie zawsze jest pozytywnym aspektem dla
wystawców, czy publisherów, czy wszelakich firm, które takie gry mogą prezentować. Więc kończąc i podsumowując, wydaje mi się, że nie ma lepszej obecnie drogi, aby nie zrazić graczy i przyciągnąć ich, jak tylko stworzyć dobrą grę, która będzie na tyle kompetytywna z rynkiem tradycyjnym, że gracze nie będą się zastanawiali, czy to ma blockchain, czy ma NFT, i dopiero po sprawdzeniu, jaką przyjemność czerpią z spędzania czasu nad daną produkcją, sprawi, że przekonają się do pewnych zastosowanych narzędzi, które obecnie twórcy Web3 robią. Okej, okay. I tutaj tym razem ostatnią osobą na to pytanie odpowie Loco, czy Web3 Gaming jest user-friendly, a jeżeli nie, to co jeszcze można tutaj zrobić, żeby taki był? Ja powiem, że bardzo się cieszę tutaj z odpowiedzi przedmówców, bo jak ich słuchałem, to tak wydawało mi się, bo wszyscy mówili o RoboHero, kiedy mówili o tym, jak ta gra powinna wyglądać, więc chyba poszliśmy w dobrym kierunku. Od początku, czy jest user friendly? Na pewno zrobiliśmy wielki postęp od ostatniego roku, kiedy to wszystko powstawało. Mamy fajne platformy typu Wolfum ID, typu, nie wiem, Ronin Wallet, czy tutaj nasz lokalny Gamesy, które starają się, powiedzmy, stworzyć unikalne ID, które pozwoli ci właśnie bez potrzeby jakiejś większej znajomości blockchainu móc korzystać z tych wszystkich gier i z ich pełnych funkcjonalności. Więc to najbardziej na plus. Nie zgodzę się z tezą, że bariera wejścia jest zbyt duża. Ja bym tutaj troszkę jakby odwrócił tą sytuację, ponieważ bariera wejścia moim zdaniem nie jest duża, o ile producent gry czy wydawca NFT-ków jest w stanie zapewnić ciągły przychód dla jego posiadacza. Więc ja bym tutaj bardziej szukał problemów w ekonomii gier typu, nie wiem, akcji Infinity czy Pegaxi, które wiodły prym w ostatniej hoście gamingowej. I według mnie sama bariera wejścia czy model tutaj biznesowy tych projektów nie był zły, jednak sama tokenomia i wydawnictwo tokenu sprawiło to, że użytkownik, który zainwestował dane pieniądze, no po czasie można powiedzieć nie był w stanie nawet ich odrobić, tak, ponieważ no, te tokeny po prostu spadały z nieba, więc tu jest ta kwestia, żeby jakby to się łączy też z kolejną kwestią, czyli żeby jakby nie ściągać użytkownika samą myślą zarobku, a właśnie tym, co powiedział wcześniej Eryk, czyli stworzyć po prostu bardzo dobrą grę, która przyciągnie użytkownika, a ten zaromek będzie po prostu dodatkiem. I wtedy, jeśli gra naprawdę będzie naprawdę fajna i ktoś się w nią wkręci, to jeśli będzie musiał zapłacić nawet kilkaset dolarów za to, żeby móc sobie swoją ulubioną grę w skali roku te kilkaset dolarów odrobić, czy nawet zarobić, to myślę, że to nie będzie problemem. Więc tu bym raczej szukał rozwiązania w sprawniejszym konstruowaniu ekonomii i też właśnie nie zamykaniu się na rynek klasyczny, tak jak na przykład zrobiła to Titan Arena, czy właśnie będzie robiło RoboHero. Jeśli ktoś sobie pobierze RoboHero ze sklepu Google, to nawet nie będzie wiedział, że ten blockchain jest tam zaimplementowany, będzie mógł sobie dalej grać, dalej korzystać z pełnej funkcjonalności, a jeśli uzna, że potrzebuje czegoś więcej od tej gry, no to wtedy jak najbardziej na tą stronę blockchainową można przejść. I na koniec jeszcze powiem, że ja bym też się nie wstydził blockchainu, czyli nie ukrywał tego, że jesteśmy blockchainowi. Ja wychodzę z założenia, że jeśli robimy coś nowego, coś innowacyjnego, to trzeba tym się chwalić, trzeba to pchać każdemu, że tak powiem, brzydko przed twarz, żeby wiedzieli, bo jakby nie patrzeć, wprowadzamy małą rewolucję na tym rynku. Duzi gracze na początku z nami walczyli, teraz powoli się do nas przyłączają i też ten blockchain zaczynają eksplorować, także ja bym się tego nie wstydził, ale też nie robił z tego jakby głównego smaczku w naszej grze. Przede wszystkim gameplay, przede wszystkim dobrze zrobiony produkt, a wszystko kolejne dalej za tym. Tutaj jeszcze Loco cię dopytam, bo wasz projekt jest troszeczkę inny, bo wy od samego początku zakładaliście, że gra wasza będzie mobilna. I czy to też jakby patrzyłeś pod względem tego, żeby jak najszerszy dostęp, czyli tą barierę wejścia poprzez urządzenie, o której tutaj wcześniej rozmawiałem z Sylwią? Tak, no to jest jeden z wielu czynników. Słuchaj, przede wszystkim od tego, zaczynają od kwestii typowo biznesowych. No jesteśmy firmą, musimy mieć podatkowane utrzymanie, cash flow, więc wiedząc, jak działa rynek kryptowalutowy, że on jest dość mocno sezonowy, czy to chodzi o gaming, czy chodzi o trading, czy tam sobie jeszcze zmyślimy, no to wiemy, że krypto ma swoje sezony. Krypto nie jest tak samo aktywne przez cały rok, za to rynek mobilny jest aktywny przez cały rok i to dość mocno prześciga powoli, znaczy już nawet prześcignął rynek pecetowy. Żyjemy w takich czasach, że szczególnie te młodsze pokolenia mają tą dopaminę pchaną do mózgu z każdej strony, więc usiąść do komputera, odpalić grę, odbyć godzinną czy nawet dłuższą rozgrywkę,
To już powoli przychodzi do lamusa. Teraz wchodzimy w czas siadania z telefonem, szybkiej 15-minutowej rozgrywki. Bach, kolejna, żeby ten mózg cały czas stymulować. Tak to mniej więcej teraz wygląda, tak się wszystko tworzy, więc no stąd też ta decyzja o tym rynku mobilnym. Tak, no jest to duży rynek, dlatego tylko projekt na tym może skorzystać, bo czym więcej będziemy mieli też, jakby można powiedzieć kolokwialnie już prosto, dochodów z rynku mobilnego, tym więcej będziemy mogli usprawniać gdzieś odpukać, wypluć, gdyby ten jeden kryptowalut to by nie domagał, to też go wtedy wspomagać, więc tak, no. To jest moja odpowiedź. Loko, ja bym do tego jeszcze chciał dopytać, bo jak w sumie poruszyłeś ten temat urządzeń mobilnych, czy przez to, co powiedziałeś, zapomnicie całkowicie o graczach pecetowych? Generalnie chcę dopytać, czy będzie wersja RoboHero na komputery? Nie, 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 jak, nie, broń Boże, od początku mówiliśmy, że jakby wersja pecetowa będzie na 100%. To jest po prostu spowodowane już typowym developmentem. Dużo prościej jest stworzyć grę mobilną i potem ją zoptymalizować do, powiedzmy, wersji webowej czy tam pecetowej, niż to zrobić w drugą stronę, tak? To jest tylko tego kwestia. Rozumiem, okej. Okay. Słuchajcie, kolejne pytanie będzie dotyczyło czegoś, co w zasadzie nieważne od tego, jaki mamy etap rynku, jest niezmiernie istotną rzeczą. Mówię oczywiście o kwestiach bezpieczeństwa, ponieważ jakby nie było w tym rynku zdecentralizowanych finansów, wszyscy jesteśmy narażeni na wszelakie maści ataki, skamy i to nieważne, czy jesteśmy w hoście, czy w beście. Ktoś, kto gdzieś tam blisko jest wydarzeń w świecie krypto, doskonale wie, że co chwilę słyszy się o różnego rodzaju hakach czy skamach. Ja chciałbym zapytać, jak wygląda kwestia w zasadzie zapewnienia bezpieczeństwa w projektach gamingowych, ale z perspektywy właśnie deweloperów. Co wy musicie robić, czy podejmujecie, tak znaczy zakładam, że podejmujecie, ale na czym mniej więcej takie wysiłki polegają, ile one wymagają od was sił i środków, żeby takie bezpieczeństwo w waszych projektach zapewnić dla przyszłych użytkowników? I pierwszą osobę proszę, aby odpowiedziała Sylwia. Generalnie u nas w Alasce te kwestie bezpieczeństwa są rozdzielone na dwie ekipy. Jedna część to kwestia samego zabezpieczenia smart kontraktu, jak również samej kwestii łączenia się z walletem. Tutaj bardzo ważne jest to, aby użytkownik wiedział, że jego środki są bezpieczne. Natomiast kolejną kwestią jest kwestia zabezpieczeń już w samej grze, ponieważ jak sami dobrze wiemy, w trybach multiplayer zawsze byli cheaterzy, jakby zawsze były boty, a tym bardziej tu w przypadku blockchaina, gdzie, no, gdzie będą pieniądze, gdzie będzie, gdzie będzie jakby coś realnego do wygrania. I jakby pierwszą kwestią, z której korzystamy, jest to zabezpieczenie silnika, na którym budujemy nasz multiplayer z silnika Photon. Natomiast kolejne zabezpieczenia, to tutaj jakby nie mogę też za dużo powiedzieć, natomiast w większości zajmują się tym specjalne ekipy, a dwa, od jakiegoś czasu jesteśmy w kontakcie z jednym rozwiązaniem, które również opiera się na blockchainie i jest to rozwiązanie, które ma chronić grę przed botami i przed różnymi, znaczy przed różnego rodzaju innymi jakby naruszeniami w grze. Natomiast jakby też nie mogę zbyt wiele tutaj powiedzieć, no bo jak sami dobrze wiemy, chodzi o zabezpieczenia, więc nie można odkryć tutaj wszystkich kart. Jasne, oczywiście, ja tutaj nie wymagam, nie oczekuję, żebyście zdradzali jakieś smaczki czy różnego rodzaju numery, które wykorzystujecie, no, z oczywistych względów. Niemniej jednak bardziej chodzi mi o to, czy właśnie z perspektywy devów masa czasu, środków jest poświęcana. Też nie oczekuję, że rzucicie tutaj liczbami, ale bardziej czy ten okres, czy ten element właśnie zabezpieczenia zawsze był... środki, które przeznaczacie na ten element zabezpieczenia, zawsze był mniej więcej taki sam, czy w perspektywie ostatnich pół roku, roku to się zmieniło? Sylwia? Ja myślę, że u nas się to jakoś bardzo nie zmieniło, ponieważ na samym początku już w budżecie uwzględniliśmy środki, które będą właśnie przeznaczone na kwestie zabezpieczania. Ja myślę, że zwiększyłyby się wtedy, gdybyśmy już mieli na rynku wiele aktywnych gier, i gdybyśmy wiedzieli, z czym tak naprawdę będziemy musieli się mierzyć. Na razie to są to jakieś nasze założenia. Oczywiście zawsze myśli się prewencyjnie i zakłada się ten najgorszy scenariusz. Natomiast tak jak powiedziałam, w naszej kwestii na chwilę obecną nie było zwiększenia tego budżetu. On cały czas był dość duży, jeżeli chodzi o całość budżetu, ponieważ wiemy, jak bardzo ważne są te zabezpieczenia. Jeżeli okaże się, że no, doszło do jakichś niebezpiecznych ruchów poprzez właśnie granie w naszą grę, nie wiem, komuś zniknęły środki, no to dla nas to będzie już strzał w kolano, ponieważ no raczej mało kto wróci do naszej gry.
Tak więc no, te kwestie zabezpieczenia są bardzo ważne i jakby środki, które będziemy przeznaczać na to, powinny być no, dość dużym procentem całego budżetu. Jasne. Andrzeju, jak to u Was wygląda bezpieczeństwo w projekcie, właśnie z perspektywy deweloperów? Jasne, myślę, że teraz nie będzie mnie tutaj przycinać, więc patrząc pod względem właśnie deweloperskim, to tak jak tutaj pewnie wszyscy o tym wiecie, no audyty smart kontraktów są ważne, żeby jak najbardziej zabezpieczyć tą całą logikę inteligentnych umów, żeby tam właśnie błędów nie było, przez które mógłby ktoś, no tak jak to potocznie się mówi, zhakować dany aset lub daną technologię. Więc tutaj na pewno wszyscy się z tym zgodzicie, że te audyty są ważne. Natomiast warto też patrzeć pod względem tym, że my łączymy w pewien sposób gry z blockchainem na zasadzie tej kategorii trendu play to earn, czyli gramy i w jakiś sposób zarabiamy. Czyli ważne jest to, aby jak już dana osoba pobierze sobie taką grę na swój sprzęt, żeby jak najbardziej zabezpieczyć to, żeby ona nie mogła rozłożyć tej gry po jakimś czasie i wyciągnąć dane, które zostaną przekazywane do algorytmów, które przyznają nagrody za wygrane właśnie w tych wszystkich grach. No, dla prostego przykładu, gra może przyznawać nagrody za wygrywanie misji i tutaj w tym miejscu jakiś haker rozkłada sobie grę, poznaje całą logikę gry i przesyła odpowiednie dane zaszyfrowane z jakimś tam kluczem prywatnym do miejsca, w którym otrzymuje nagrodę i w ten sposób mógłby cały czas korzystać z tym, czyli oszukiwać, że non-stop wygrywa daną misję i powinien otrzymywać za to nagrody, co będzie się działo zazwyczaj automatycznie ze względu na to, że to smart kontrakty. Więc to jest na takie problemy na pewno napotkamy na tej drodze, które trzeba rozwiązywać, zabezpieczać. Tutaj u nas akurat się o to nie martwimy. Mamy na tyle team doświadczony, że ja nawet sam jestem czasami zaskoczony, na co oni wpadają i w jaki sposób to zabezpieczyć. I właśnie w tym też aspekcie kolejne rzeczy, gdy przekazujemy te dane, by na przykład do jakiejś platformy, która by organizowała dla turniej, dla danej gry, tutaj też współpraca tych platform musi być na wysokim poziomie, aby no nie nastąpiła taka sytuacja, o której wspomniałem. Więc na takie rzeczy trzeba zwracać uwagę. Co do samej technologii blockchain, no to tak jak wiemy, smart kontrakty, no są one audytowane, zabezpieczane. Jeżeli nie komplikujemy, nie używamy jakichś skomplikowanych metod, to w większości te smart kontrakty będą za nas bezpieczne. Tutaj nie wiem, czy chciałbyś jeszcze o coś dopytać? No jedną rzecz w sumie, a propos tego samego ogólnego blockchainu, czy fakt, że on jest implementowany w grze, że jest wykorzystywany, on przysparza więcej problemów, jeżeli chodzi o zabezpieczenie gry, czy wręcz przeciwnie, ułatwia to zabezpieczenie wywindować na wyższy poziom? Właśnie to zależy, jeżeli patrzymy na to, że no jest to technologia, dla której właśnie dana osoba posiada na swoim portfelu swój cyfrowy aset, no to jest na plus ta technologia, to zabezpieczenie, że ktoś to cały czas posiada. Jeżeli patrzymy pod względem właśnie tego połączenia gamingu i blockchaina, to jest to wyzwanie dla każdej gry, która się z tym mierzy, w której jest model zarobkowy typu play to earn, czyli otrzymywanie jakichś nagród za konkretną czynność, bo to każda gra będzie się z tym mierzyła, aby jeżeli wynagradzamy za coś, to za co wynagradzamy, ale jeżeli za to wynagradzamy, za te dane, no to ja te dane mogę podstawić i w pewien sposób oszukiwać, więc z tym każdy się będzie mierzył. Więc tak odpowiadając ostatecznie na pytanie, zależy jaki system zarobkowy ma dana gra i jak ten blockchain wykorzysta. Jeżeli byśmy korzystali jako zapis, jako księgę prawdy, to by było bardzo korzystne i bardzo zabezpieczało. Jeżeli wykorzystujemy systemy zarobkowe, wynagradzanie graczy, to tutaj już jest to wyzwanie, o którym wspominałem. Dobra, dziękuję. Eryku, jak to wygląda u Was, jeżeli chodzi o te kwestie bezpieczeństwa? Ja bym tutaj chciał dalej kontynuować to, co wspomniał Andrzej, że przede wszystkim
dane, na których podstawie z jakiegoś powodu jest przyznawany czy to dany item, czy tokeny, no to musi to zdecydowanie autoryzować serwer, a nie klient, tak żeby po prostu można było mieć jasną sytuację co do tego, że dane nie są fałszowane. Podobnie jak Alaska, korzystamy z silnika Fotona, aby tego uniknąć. No i tak jak każda gra, trzeba wykonać szereg pentestów, tudzież ataków, testów na ataki właśnie związanych z zabezpieczeniem danego zasobu, czy sieci, czy konkretnych rzeczy, zabezpieczyć się przed wyciekiem baz danych i to w sumie tyle, prócz samych audytów oczywiście. W swoim projekcie wykorzystujemy jeszcze także walidacji wykonywania wszelkich transakcji po naszej stronie, więc jeżeli gracz dokonuje jakiegokolwiek wyboru i zostawia to ślad na blockchainie, to wiemy, czy on ma prawo dokonać tego wyboru, czy też nie. Więc nie będzie raczej tak, że transakcja będzie, że przejdzie i dopiero później będziemy wiedzieli, co z tym faktem zrobić, tylko taka transakcja najzwyczajniej w świecie zostanie odrzucona. A jeżeli gracz zaprzyjaźni się z terminami takimi jak portfel, mint, claim, jeśli będzie chciał odkrywać tą warstwę całą blockchainową, no to na 100% trzeba ułatwić im to wejście w sposób odpowiedniej edukacji i zwrócić uwagę wciąż na ryzyka i zagrożenia, jakie tu istnieją, czyli po prostu keylogery bardzo popularne, które mogą podmienić nam adres lub zmienić kwotę, bądź zaakceptujemy jako użytkownik coś, niekoniecznie coś, co chcieliśmy zaakceptować. Więc pod takim względem staramy się zabezpieczyć naszą aplikację, aby wykonując dany przycisk była ona bezpieczna i aby gracz miał świadomość tego, że wykonuje tę rzecz, jaką chce wykonać, a nie inną. No i oczywiście to, co też zostało wspomniane już, czyli audyty, ale to jest oklepany klasyk i oprócz tak naprawdę audytów, które się wykonuje na początku, cały czas hakerzy nie śpią i to, że dzisiaj audyty nie wykazały niczego, wcale nie oznacza, że nie ma dziury w kontraktach, ponieważ jak dobrze wiemy, historia pokazała nam, że nawet najlepsi audytorzy, którzy nie wykrywali niczego, no, zawiedli i trzeba na bieżąco być z tym, co jest w projektach wykorzystywane, a co wymyślili, jakie nowe metody mają hakerzy na to, by obchodzić się z tymi zabezpieczeniami. No to fakt, najbliższa historia pokazuje, że rodzimy, znaczy rodzimy. Projekt, który, o którym jakiś czas temu było dość głośno, ogłosił na swoich socialach, że mimo audytów, które nic nie wykazały, sami znaleźli jakieś tam trzy dziury w kontrakcie. Chwała im za to, że się do tego przyznali. Także trzeba cały czas uważać. Ja bym jednak chciał jeszcze, Eryku, dopytać jedną kwestię. Czy przy wyborze każdy z was, kto gdzieś tam stanął w takim miejscu przy tworzeniu gry, musiał się decydować, jaki to będzie łańcuch? Czy w przypadku Legend of Elysium gdzieś tam pod względem bezpieczeństwa również zastanawialiście się nad różnymi łańcuchami? Czy to jest kwestia, pytam jako laik, czy wybór łańcucha nie ma tak naprawdę znaczenia, jeżeli chodzi o zabezpieczenia? Czy to jest na bardzo podobnym poziomie stopień skomplikowania podczas implementacji tych mechanizmów zabezpieczających, niezależnie od łańcucha? Nie, no tutaj patrzyliśmy zdecydowanie na szybkość wykonywania transakcji oraz to, aby były one jak najtańsze. Bezpieczeństwo oczywiście również jest ważne, ale przyglądaliśmy się tylko i wyłącznie sieciom, które są EVM compatible, czyli po prostu te, które większość z was zna, kojarzy, są obsługiwane w MetaMasku, natomiast nie przykładaliśmy jakiejś wagi do tego, który z blockchainów będzie najbezpieczniejszy i pomimo tego, że jest wolny, to pójdziemy w niego i drogi czasami. Jasne. Loco, bezpieczeństwo, ale troszkę jakbyś mógł się odnieść przez pryzmat tego, co powiedziałeś wcześniej, czyli w głównej mierze skupiacie się na urządzenia mobilne.
które w zdecydowanej większości śmigają na Androidzie, a ten, jak wiemy, w niektórych przypadkach potrafi być jak dziurawy jak ser szwajcarski. Jak to wygląda u was? Tak, jeśli chodzi to jakby o kwestię samej gry, pomijając teraz blockchain, no to już jesteśmy w kontakcie od jakiegoś czasu z firmą zewnętrzną, która specjalizuje typowo w zabezpieczeniach, w prewencji właśnie jakichkolwiek luk w grze, aby żaden użytkownik nie mógł zawizować naszego systemu, czy po prostu stworzyć sobie pospolicie nazwanych cheatów, którymi mógłby gdzieś tam stworzyć sobie przewagę. Więc jakby to jest aspekt, który na pewno każdy deweloper gry rozpatrzył jako jeden z najważniejszych, bo jaki chce stworzyć grę, jeśli ktoś może ją gdzieś tam zawizować nieodpowiednim oprogramowaniem. Więc jeśli chodzi o grę, to tak, jak najbardziej współpracujemy z firmą zewnętrzną. Jeśli chodzi o sam blockchain, to przede wszystkim miałem takie zawsze założenie, że czym prostsze rozwiązanie, czym prostszy smart contract, tym mniejsza szansa na jakiekolwiek exploity. Nie bez powodu takie protokoły jak na przykład Uniswap nie zostały nigdy zhakowane, ponieważ jest to dość prosty w konstrukcji smart contract, który nie ma tam miliona funkcji, dlatego my też staramy się przede wszystkim optymalizować smart kontrakty i tak ten cały backend blockchainowy tworzyć, żeby no po prostu nie robić potencjalnych możliwości dla hakerów, nie otwierać im jakichś dróg, których nie trzeba otwierać, więc trzymamy wszystko w bardzo, bardzo w prosty sposób stworzone. Dodatkowo, jeśli chodzi o jakieś przesyły, powiedzmy funduszy pomiędzy grą a twoim portfelem, to mamy też dodatkowe zabezpieczenia, dosłownie manualne. W razie gdyby ktoś rzeczywiście jeszcze taką lukę znalazł i powiedzmy nadrukowałby sobie w jakiś sposób tokenów w grze, które potem chciałby wyciągnąć na blockchain, no to musi przejść taką weryfikację jeszcze, nazwijmy to w części manualną, gdzie po prostu sprawdzamy, czy rzeczywiście miał prawo mieć te tokeny, jeśli nie, no to wiadomo, takiego użytkownika od razu blokujemy, ale nikt wtedy na pewno nie ucierpi, tak? Okej, dzięki. Okej, to tutaj przejdziemy do kolejnego pytania. Ostatnio miałem przyjemność zapoznać się tam z dwoma raportami odnośnie blockchain gamingu i w jednym dosyć ciekawie to podsumowali, że na tą chwilę blockchain gaming bardziej przypominał elementy DeFi czy też miningu z taką otoczką grywalizacyjną. No i moje pytanie jest następujące. Jak myślicie, kiedy będziemy mieli już dostępne takie gry, które będą w stanie pod względem oprawy audio, czy to też graficznej, rywalizować właśnie z tym rynkiem tradycyjnym. No i czy to właśnie jest też jakaś taka bariera, która nie przyciąga tych tutaj graczy z Web2? I odpowiedź poproszę tym razem Loco. To ja uważam, że już wchodzimy w takie czasy, jeśli nawet nie, już jakby w nich żyjemy, bo spójrzmy nawet na takie gry, która wprawda jeszcze nie wyszła i dość długo już im to schodzi, ale no Illuvium w trailerach ze wszystkim wygląda naprawdę perfekcyjnie i niczym na pewno nie odbiega od wysokobudżetowych gier. To jest właśnie też ta kwestia, że no w krypto pieniędzy nie brakuje, więc jeśli tylko team chce, to na pewno jest w stanie dowieść grę na wysokim poziomie i graficznym, i gameplayowym i spokojnie sobie konkurować z tym, co jest na rynku klasycznym. Tak jak właśnie wspomnieliście wcześniej, no te gry na początku tej hosty gamingowej to właśnie był taki farming, można powiedzieć, tokenów niż rzeczywiście granie. Dlatego powtórzę się po raz kolejny, że przede wszystkim te właśnie fajne gierki, dobre produkty, gdzieś ten blockchain dodatkowo jako bonus dla chętnych i wszystko będzie dobrze. Także jeszcze z własnej strony mogę powiedzieć na pewno, że RoboHero pod względem czy graficznym, czy jakimkolwiek sobie jeszcze możecie wymyśleć, nie będzie odbiegał od klasycznej gry mobilnej, a wręcz nieskromnie powiem, że będzie w czołówce, jeśli chodzi o wykonanie. Ocenimy, Loco, ocenimy. Jak najbardziej, zapraszam. Dobra, tutaj o kolejną odpowiedź poproszę Eryka. Ja bym wrócił na chwilkę, ponieważ niestety o 14 muszę uciekać. Także dziękuję bardzo wszystkim rozmówcom za tutaj wspólnie poświęcony czas. Dziękuję wszystkim słuchaczom oraz gospodarzom, którzy to zorganizowali. Życzę miłej rozmowy do końca i wszystkiego dobrego. Super, dzięki Loco za to, że się pojawiłeś. No i oczywiście zapraszamy tutaj na sociale RoboHero. Sprawdźcie sami. Dzięki, cześć. Okej, Eryku, to jak ty sądzisz odnośnie tutaj tej oprawy graficznej, oprawy audio, kiedy te gry się pojawią, ile nam jeszcze przyjdzie czekać?
Pewnie. Loco bardzo fajny przykład podał i lubią sam często ten przykład przywołuje, ilekroć ludzie pytają właśnie, kiedy będzie można zobaczyć prawdziwe gry na blockchainie, na rynku Web3. W mojej opinii, patrząc przez pryzmat tego, jak jest dobrze dopieszczana ta gra, przypomina elementami czasami trochę Fortnite'a, takich gier będzie więcej na rynku i studia dalej posłużą się tym, duże studia, które obecnie mamy na rynku Web3, które budują gry, one po prostu szukają podobieństw do tego, co na rynku tradycyjnym udało się, osiągnęły sukces i starają się ten sukces powtórzyć, tylko że z elementami blockchainowymi. I wcześniej, w przeszłości, czy to przypominało DeFi, czy elementy grywalizacji w różnych dapsach, to wszystko jest związane z timingiem. W krypto wszystko musi być na wczoraj. Więc jeżeli był popyt na to, jeżeli ludzie tego oczekiwali, chcieli, to projekty zbierały fundusze, starały się jak najszybciej wypuścić projekt, nie patrząc na konsekwencje tego, że gry są niegrywalne, gry się bardzo źle reprezentują, że nie są darmowe, to tak naprawdę na czym opiera się bardzo duża część sektora tradycyjnego. Więc nie wiem, czy akurat jakoś bardzo bym tutaj patrzył pod kątem samego audio, ale jak najbardziej gameplay to jest rzecz numer jeden, która musi zostać spełniona, ekonomia gry, balans, żebyśmy nie doświadczali za dużo pay to win aspektów, jeżeli gracz już zdecyduje się wydać swoje pieniądze. Myślę, że to jest proces i prędzej czy później zobaczymy takie produkcje. One nie muszą być uzależnione wcale od rynku, ponieważ gracz nie będzie się kierował tym, czy mamy hossę, czy bessę. On po prostu chce grać w grę i on chce mieć te asety. Więc jeśli bardzo będzie mu się podobała gra, która będzie kompetytywna do tych z rynku tradycyjnego, to nic nie stoi na przeszkodzie, aby dokonał zakupu i właśnie czerpał przyjemność z tego typu produkcji. Tutaj powiem tak, że odnośnie audio to też można przez to stworzyć taką grę legendarną. Mi się przypomina od razu Warcraft, gdzie te postacie kilkanaście razy się klikało, miały bardzo ciekawe dialogi, także w tym kierunku też można jakoś dosyć fajnie to rozwiązać i nawet w zabawny sposób, tak żeby to się gdzieś tam dla gracza utarło w pamięci. Okej, okay. Tutaj o odpowiedź poproszę tym razem Andrzeja. Andrzeju, co sądzisz na ten temat? Więc, czyli chodzi o pytanie, słychać mnie? Halo? Tak, słychać. Świetnie. Dobra. To jeżeli chodzi o to, kiedy pojawią się te gry, tak? Bo w tym aspekcie pytamy. Mhm. No więc, no, tak jak tutaj wszyscy wiemy, mamy tutaj kilka gier na tym live'ie, które pracują nad tym i co ciekawe, no, jesteśmy grami, które bardzo mocno wychodzą naprzed i pokazują, co robią. I ten development nas cały czas trwa. Pokazujemy, jak to wygląda naszym wszystkim followersom, czyli nie zostawiamy tego tak, że dobra, działamy i zero widzimy się z grą, tylko raczej staramy się pokazywać, jak to wszystko wygląda od podszewki, czyli od samego powstawania designu, aż do produkcji, do gry na wczesnych etapach rozwoju, aż do pewnie samego live'u gry. Więc wydaje mi się, że to ten czas, kiedy te gry nadejdą, jest bliżej niż dalej, to na pewno. Wydaje mi się, że wszyscy są już w większości tych gier, które będą już miały właśnie fajny gameplay czy rozplanowaną ekonomię w połączeniu z blockchainem w dobrym kierunku, pojawią się już w niedługim czasie. Mam na myśli tutaj, nie wspominałbym, że to będzie 2 tygodnie czy 3, raczej myślałbym tutaj o roku, może dwóch, gdzie te gry będą już na takim poziomie, gdzie będziemy mówić, o, to jest fajny przykład dobrej gry Web3, która się przyjęła na rynku. Wydaje mi się, że tutaj też musi się pojawić konkretna, może nie chodzi o konkretną, ale gra, która po prostu przełamie tą całą taką, że tak powiem, passę tego, że
Był ten stary czas, gdzie był Axis Infinity i od tamtego czasu mówi się, że nic nie ma. Ale czy powinniśmy znowuż na to patrzeć tak pod względem tego rynku krypto, że nie ma teraz takiej drugiej gry, która aż tak mocno idzie w górę? No nie patrzyłbym raczej na to w tym kierunku, tylko raczej bym się skupiał na tym, jak te gry się rozwijają, bo ten rynek zaczyna iść w górę fundamentalnie, czyli nie jest to taki strzał, gdzie okej, okay, mamy to i teraz miliony graczy do nas będzie dołączać, tylko bardziej zauważcie, że to Axis Infinity to był strzał ze względu na trend, czyli jak to wiemy, zaczęło być to popularne, bo samo Axis Infinity też nie miało tego dobrze przemyślanego, tak? To można było hodować te sforki w nieskończoność, były dwa tokeny, które jeden cały czas był dodrukowywany, więc no tutaj wiemy, że ta Axis dało fajny potencjał na to, jak to może wyglądać, co ta technologia nam da w gamingu, ale teraz trzeba to jednak dobrze przemyśleć. Myślę, że Axis też właśnie w tym kierunku idzie i to zmienia w końcu, no mają na to sporo środków. Okej, okay. I tym razem na samym końcu zapraszam do odpowiedzi Sylwię z projektu Alaska Gold Rush. Ja sobie pozwolę odpowiedzieć na twoje pytanie, czy te gry AAA faktycznie są potrzebne tutaj na blockchainie. Czy to też nie stworzy nam kolejnej bariery? Ponieważ dla mnie taką grą AAA jest na przykład God of War, czy najnowszy Diablo, czy Cyberpunk, jeżeli chodzi o kwestie graficzne. A to, jak dobrze wiemy, większość uczestników w rynku no, nie posiada odpowiedniego sprzętu. Również większość graczy, gracze z tradycyjnego rynku, tacy bardzo wytrawni, oni posiadają odpowiedni sprzęt, natomiast zdecydowana większość ludzi posiada normalne laptopy, normalne komputery, które być może nie obsłużą aż tak dobrej jakości. I pozwolę sobie też nie zgodzić się tutaj z rozmówcami, że gry takie jak Illuvium i Star Atlas, że one jakby są w pełni na równi z tymi grami AAA z normalnego świata. Okej, one są bardzo wysokiej jakości, trzeba przyznać, natomiast pamiętajmy też, że te projekty zebrały ogromne środki w ICO. To było od kilkunastu do kilkudziesięciu milionów, plus też ze sprzedaży NFT wykazywali od kilkudziesięciu do kilkuset nawet milionów. Czy faktycznie tyle zebrali, czy sobie sami tradowali tym, tego nie wiemy, natomiast te liczby faktycznie się pojawiły. No i są to już kwoty, za które można podziałać. Być może to, co pokazują na razie, nie jest jeszcze tym finalnym efektem, ale na chwilę obecną te gry są ok, natomiast one nie są w żaden sposób, moim zdaniem, konkurencją dla wysokiej jakości gier z tradycyjnego rynku. Natomiast czy się pojawią i kiedy się pojawią? Ja uważam, że pojawić się takie produkcje mogą wtedy, gdy będziemy mieli więcej działających gier, które przyciągną graczy i faktycznie duże studia bądź duzi inwestorzy zobaczą, że jest na to popyt. I wówczas wtedy też nie spodziewałabym się tego, że ta gra będzie specjalnie tworzona pod blockchain, ale może bardziej, że jakaś produkcja, która jest już w trakcie przygotowania bądź też jest już przygotowana, będzie specjalnie zaimplementowana, ponieważ stworzenie takiej gry raz, że trwa bardzo długo, jak sami dobrze wiemy, no, gry typu Cyberpunk czy Diablo były tworzone od kilku do kilkunastu lat, plus też no, są to bardzo duże inwestycje, sam Cyberpunk kosztował miliard. Tak więc, żeby w ogóle takie produkcje naprawdę bardzo wysokiej jakości się pojawiły, no to przede wszystkim musi być na to popyt, ponieważ nikt tak nie wyrzuci tak dużych środków, aby stworzyć grę na rynek, który jeszcze jest de facto rynkiem niezbadanym. No powiem szczerze, myślałem, że odpowiesz, że trzeba poczekać, aż powstanie do końca Alaska Gold Rush, bo oczywiście, wy macie... Oczywiście, że tak, a Alaska jak najbardziej będzie grą wysokiej jakości, natomiast my również stawiamy na gameplay, ponieważ nawet nie tylko sama jakość grafiki, ale również jakość gameplayu jest bardzo ważna. Chodzi o to, żebym ja nie tylko się zachwycała tym, że okej, ale piękna grafika, ale też żebym ja chciała w to grać, żeby przynosiło mi to fan. A jeszcze jedna kwestia, ponieważ mówiłeś o oprawie muzycznej. My tutaj bardzo duży nacisk na to kładziemy, ponieważ zatrudniliśmy samego Iwana Lina do stworzenia nam ścieżki dźwiękowej. Ta ścieżka dźwiękowa jest w trakcie produkcji, już widzieliśmy jakby pierwsze efekty tej pracy i jakby no, my jesteśmy wręcz zachwyceni, pokazywaliśmy to też kilku innym osobom, które również dały nam bardzo pozytywny feedback i uważam, że jak najbardziej ścieżka dźwiękowa jest ważna. Ja do tej pory czasem jadąc autem słucham sobie ścieżki Wiedźmina, ponieważ raz, że ta gra bardzo mi się podobała, a dwa, że ścieżka dźwiękowa jest po prostu fenomenalna. Także wiemy, jak bardzo ważną kwestią tutaj jest ścieżka dźwiękowa.
Okej, to tutaj jeszcze pozwolę się ciebie dopytać, bo Andrzej mówił, że po prostu jakiś projekt musi zrobić taki ogromny sukces, żeby to przyciągnęło tych graczy mainstreamowych. Nie sądzisz, że to będzie tak, że tak jak wspomniałeś, że to musi być, żeby taka gra była porządna, no to musi zająć się tym jakieś duże studio deweloperskie, czy na przykład Ubisoft, który już podkreślił, że niezależnie co tutaj gracze powiedzą, to oni już się nastawiają, robimy to na blockchainie, lub któraś z tych wielkich marek wypuści grę i wtedy wszystkie oczy będą po prostu skierowane. Jeżeli osiągną sukces, to będzie to dobre dla blockchain gamingu. Nie daj Boże, jak to się zakończy klapą, no to dalej kolejne lata gdzieś tam będą nas czekać posuchy. Generalnie Ubisoft jest w świecie gamingu znany z tego, że oni są pierwsi, jeśli chodzi o jakąkolwiek monetyzację i wprowadzenie mikropłatności. Tak więc w ogóle mnie nie zdziwił fakt, że oni jako pierwsze studio w ogóle wyrazili chęć implementacji blockchaina, bo zwyczajnie zobaczyli w tym korzyści finansowe. I czy to musi być duże studio gamingowe, aby stworzyć taką grę AAA? Myślę, że niekoniecznie. Tu bardziej chodzi po prostu o środki, więc musi się pojawić jakiś bardzo duży inwestor. A gdy będą pieniądze, to pojawią się zasoby, zarówno jeżeli chodzi o ludzi do pracy, jak również jeśli chodzi o marketing. Ja też tutaj Okej, super. doprecyzuję, ta gra nie musi być AAA, AAA. To może być indie gra, która wybuchnie na rynku. Mam na myśli, że pokaże taki, tą właśnie użycie tej technologii w dobry sposób. Mamy na tradycyjnym rynku mnóstwo przykładów gier, które właśnie w ten sposób powstały. Tak powstały studia. Mała gra, która była bardzo popularna, która gameplayowo przyciągnęła dużą ilość graczy. I w ten sposób studio się rozwinęło i rozwijało swój produkt. Na polskim rynku mamy sporo takich produktów. W końcu Polska jest znana mocno z game devu. I właśnie o to też chodzi, że to niekoniecznie musi to być właśnie duże studio. Wystarczy tutaj dobry pomysł na grę, dobrze działający UX/UI, łatwy dostęp. I myślę, że tutaj chęć pozostania w grze, rozwijania postaci, i to pozwoli właśnie na pływaniu tym graczom. Dzięki czemu wtedy jeden taki produkt pociągnie resztę ze sobą, a niekoniecznie wcale musi się tak wydarzyć, może się tak stać, że po prostu kilka gier będzie wiodło prym rozwijania tej konkretnej kategorii, w której jesteśmy. Okej. Okay. Słuchajcie, powoli będziemy zbliżać się do brzegu, ale zostało jeszcze jedno pytanie, takie troszkę kontrowersyjne pytanie, zostawiłem na sam koniec. Gdzieś tam w przestrzeni nie tylko graczy na naszym rynku, ono się przewija, ten zarzut bardzo mocno się przewija. Tutaj postanowiliśmy z diabłem, że zadamy je wam. I chciałbym, aby jako pierwszy odpowiedział Eryk. Pytanie brzmi, co odpowiedzielibyście na zarzut, że polskie projekty to skamy? Powiem tak. Patrząc przez pryzmat startupów, które się rozwijają, większość z nich, jak dobrze wiemy, umiera w przeciągu pierwszego roku lub dwóch. W przypadku świecie krypto jest podobnie i nie tyczy się to tylko rynku polskiego, ale również i zagranicznego. My tutaj rozmawiamy po polsku, więc też celujemy w społeczności polskie jako polskie projekty. Najczęściej, najłatwiej jest zdobyć pierwszą audiencję właśnie poprzez wychodzenie na swoim rynku. Więc też ten rozgłos na temat samego rozwoju projektu będzie największy. Stąd też podejrzewam ta opinia, że polskie projekty to skamy. Ale mamy też piękne projekty w Polsce, krypto, które odniosły sukcesy, jak na przykład Golem, bo tutaj nie mówimy, jak rozumiem, o projektach gamingowych, tylko w ogóle w świecie krypto. No to nie wiem, RAM chociażby z płatnościami, niedawno finansowanie piękne, ogromne zebrali, czy nawet Aleph Zero, który troszkę nie wychodził od początku na rynek polski, ale jak dobrze wiemy, korzenie tutaj ma polskie. Okej, dziękuję. Andrzeju, co odpowiesz na taki zarzut? Czy polskie projekty to skamy? Nie tylko gamingowe, ogólnie polskie projekty.
Wydaje mi się, że właśnie możliwość stworzenia projektów w krypto i zebrania środków, w szczególności w hoście, jest dość proste. Jeżeli ktoś prowadził kiedyś biznes, jest w stanie na samym marketingu i na samym, nawet nie musisz do końca mieć spółki, ale no jesteś w stanie po prostu zebrać jakieś środki na coś, co tak naprawdę będzie wydmuszką marketingową. To się tyczy znowuż całego świata blockchaina, całego rynku krypto, nie tylko polskiego. I łatwo po prostu jest zebrać finansowanie i po prostu uciec, tak? Tak jak to się potocznie mówi, zawinąć. Więc to na pewno się tyczy tego rynku, że spójrzmy, czy to jest chyba, nie wiem, czy mogę tak to określić, ale pierwsza taka odskocznia od tradycyjnych finansów, gdzie można to zrobić w sposób taki niekonwencjonalny i trochę nie ciągnący odpowiedzialnościowo za to, bo rynek tradycyjny był zawsze z tyłu, jeżeli chodzi o tę technologię. Ciężko było im się w tym wszystkim połapać, więc łatwo było to robić, a że rynek krypto jest takim rynkiem dość mocno zainteresowany w pozyskiwanie zysków dla każdego potencjalnego inwestora, to inwestorzy no, też ryzykują tym kapitałem, trochę też czasami bezmyślnie, żeby osiągnąć w jakimś stopniu zysk, co potem się, no, co potem powoduje, że ta dana osoba może stracić na tym rynku. I odnosząc się do polskich projektów konkretnie już, myślę, że też mamy taką trochę mentalność, że to, co polskie, to najlepsze i to, co polskie, to nasze i o to trzeba dbać, jak na nas wszyscy patrzą, więc mocno ta społeczność też polska chce, żeby był tu jakiś taki projekt, który będzie niósł taką ładną historię tego, że jest to projekt polski, jak na przykład na tradycyjnym rynku CD Projekt czy inne podobne spółki tradycyjne, które no właśnie wywodzą się z Polski, tak? I wymyślę dlatego, że też ludzie patrzą po cenie tokenów, czyli no, dany token mocno spadł i od razu oznaczamy to jako scam. No ale to są też startupy, te projekty, które tworzą się, to są pomysły, ideologie i tak naprawdę na końcu wszystko weryfikuje rynek, więc to ostatecznie jest sprawdzane, a czy to się udało, czy nie, to jest zależne też od tych założycieli, którzy ostatecznie to zrobią. No więc troszeczkę to rozumiem, ale nie uważam, że powinniśmy nad to przykładać zbyt dużej uwagi. Dlaczego tak na to się mówi? Nie ma co generalizować. Dobra. Myślę, że będziemy powoli zawijać do boksu. Ja się tutaj, diabeł, wystrzelałem z pytań. Jeżeli coś jeszcze masz, to śmiało. Ja jeszcze kwestią podsumowania, takie dwie fajne rzeczy zauważyłem w blockchain gamingu. Wczoraj akurat mieliśmy live'a z Andrzejem i trochę po tym live'ie rozmawialiśmy. To pierwsza rzecz, że bardzo fajne jest to i to mnie też zdziwiło w kontekście niektórych projektów, że nawet jeżeli chodzi o takie zbliżone rzeczy, czyli powiedzmy Sandbox i Vulkan Forge, gdzie myślałem, gdzie te projekty będą konkurować, to się okazuje, że fajnie tutaj nie tylko projekty gamingowe, ale wszelkie projekty starają się ze sobą współpracować, nie widzą takiej konkurencji. No i druga rzecz, to tutaj się tyczy naszych słuchaczy, gdzie byście mieli okazję porozmawiać z CEO danego projektu, napisać do niego na Discordzie, napisać do niego na Telegramie. No ja jakoś sobie nie wyobrażam, żebym mógł napisać tak do CEO, nie wiem, Microsoftu, CD Projektu czy innych takich. No, może kiedyś, ale faktycznie to jest zdecydowany plus i zaleta tego, że właśnie takie startupy gdzieś tam, które się rozwijają, nie bagatelizują takich pojedynczych pytań z tłumu graczy i dzięki temu możemy podpytać. No dobra, myślę, że będziemy kończyć, bo i tak nam się przedłużyło, ponad godzinkę mamy, żeby tutaj się wygodnie słuchało tym wszystkim ludziom, którzy będą sobie gdzieś tam to odsłuchiwali w późniejszym etapie. Dziękujemy gościom, którzy tutaj się pofatygowali, znaleźli czas, bo jakby nie było, jest to środek dnia, który gdzieś tam pewnie mocno wykorzystujecie w pracy, także dziękujemy Wam bardzo.
Diabeł, gospodarzu, zamykaj. Przypomnę, że takie edukacyjne środy tutaj, jeżeli chodzi o krypto ekipę, będą co tydzień i z tego co widzę, za tydzień będzie tutaj pogadanka ze specjalistami od złota. Wszystkim jeszcze raz serdecznie dziękuję za uwagę. No i co, pozdrawiam i do usłyszenia. Dzięki wielkie. Dzięki. Trzymajcie się. Do następnego razu. Cześć.